Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dopiero się skumałem, że jednak już nagrywam. Jesteśmy w Lord Around the Aftermath Warcrafta 3 The Frozen Throne. To jest wersja 1.4.2, czyli to już jest troszkę dalej niż byliśmy poprzednio. I szczerze, trochę rzeczy się pozmieniało. Trochę się pozmieniało, wręcz chciałbym powiedzieć, że sporo. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym, żeby ten inkom... O, właśnie. I teraz mogę sobie tak fajnie zapozować, wyłączyć mgłę wojny, żeby nie było później problemów. Mam nadzieję, że kamera jest właśnie w tym miejscu, bo tak przynajmniej ustawiałem. No i jaka pierwsza zmiana rzuca nam się w oczy? Czy ktoś wcześniej kojarzył właśnie to pomarańczowe coś tutaj? No ja kojarzyłem, z racji tego, że zazwyczaj to było miejsce, w którym... do którego można było przyjść, wszystko rozpierdolić i pójść sobie. Bo tutaj praktycznie nic się nie działo. Ale teraz coś mamy zupełnie innego. No, w sumie tu i tu. Mamy Dark Horde, gdzie pewnie kojarzycie jednostki, jakie się tam znajdują w postaci Macteridona, Kargata, Bloodfista, czy też Renda Blackhanda, co jest w ogóle jednym wielkim rozpierdolem. Bo teraz to mi się wszystko zaczyna kojarzyć jak Felhorda z Azerotów. Więc może być ciekawe, ale zanim dojdziemy do tego, chciałbym wam przedstawić, kto w ogóle gra. Mamy do czynienia z... Zaczynając od krwawych elfów, mamy z Executive Chap! O matko. No, będziesz Exec, ok? Exec będzie po prostu w skrócie określany z racji bycia czerwonym elfem i z dziwnej nazwy. No, czyli standardowo mamy tutaj Blood Elfy. W postaci Scourge wejdzie Thrall Shaman. Chyba coś mu nie poszło, pewnie chciał być hordą. No, ale niestety Lich King Arthas. No właśnie, chyba widzę, że mi się popierdoliło. Lich King Arthas jest po stronie hordy ze swoim Gornem i Drektarem. No ale wróćmy mówienie po kolei, bo to już troszkę śmieszne. Jeżeli chodzi o Płonący Legion, wciela się w niego Van Van Hell. Van Van Hell, kurde, jakie nazwy. Natomiast jeżeli chodzi o Dalaran, mamy tutaj Siatler? Siatler. A chyba w ogóle mamy do czynienia z obcokrajowcami. Nie pamiętam, kto mi podesłał tego replaya. Serdecznie tej osobie dziękuję. Ona tam pisała bodajże w komentarzach u mnie. Tak, wiem, polska społeczności, że dawno nic nie nagrywałem i macie do mnie wielki uraz, a jak piszę o replaye, to wy spierdale, jebane życie, kurwa, chuj i tak dalej. Trudno. Dobrze, jeżeli mamy do czynienia o moje ukochane krasnoludy, zmieniła się, kurde, awatarek. Mamy do czynienia Excelianem. Nie wiem. Nie będę za angielszczą, bo wiem, że tego nie lubicie. I później jest problem, ten kurwa na mnie. Przestań angielszczać, bo wszystko brzmi źle i w ogóle nie będziesz się słuchać. Fuj. Siopnu. Micro McCoy, czyli po prostu McCoy, gra właśnie tą Dark Horde, czyli tam mroczną hordą? Ciemną hordą? Czarną? No, nie, Dark to jest mroczny mrok. Along the Dark, jo, mroczną hordą. Zwykłą hordą gra, jak już mówiłem, Lich King Arthas. Natomiast jeżeli chodzi o Forsaken, to mamy do czynienia z Rafunem, Cult of the Damned, Wolfo. Jeżeli chodzi o Silverhand, to mamy Faui Mato, czyli powiedzmy Mat. Jeżeli chodzi o Imperium Trolli, to mamy Midasa. No i oczywiście Dragon Maw Clan, a nie Dead Maw Clan, który później jest Twilight Clanem, mamy do czynienia z Pinel Czy. Dobra, lecimy, zobaczymy, co się tu dzieje. O, mieliśmy ustawiony widok na jednostki krasnoludzkie. Krasnolud pewnie robi coś w stylu zbieram wszystkie jednostki do Iron Forge i tam będziemy się bronić przed naporem nieprzyjaciela. Tym bardziej biorąc pod uwagę to, że teraz krasnoludy mają jednego wroga więcej. W zasadzie nie tylko krasnoludów. W sumie to jest bardzo dobre pytanie. Forsaken już zaczęło mocno inicjować swój fakt istnienia, wchodząc na tereny Dalaran. Prawdopodobnie będzie się kierować do wszystkich tutaj przyczółków, do jednostek Shaitela. Co tu się stało? Tutaj mi coś mówi.
Aha, czyli mamy do czynienia z, no wiadomo, to co było mówione wcześniej, jednostki krwawych elfów, zanim nie dotrą do studni wieczności, studni Samuelu, przepraszam, zanim nie dotrą do Samuelu, zamieniają się w Wretched, splugawione, rządzą magii jednostki, które, no tak, to jest pewnego rodzaju choroba, którą mają właśnie krwawe elfy. Zostały pozbawione swojego źródła magii, teraz one cierpią, one chorują i w pewnym momencie one zamieniają się właśnie w tych Wretched, po czym dostają srogi wpierdol życiowy, jeżeli nie zmienią, nie zdobędą właśnie tego Samuela. Oczywiście mogą dostać się jeszcze do Illidana i zamienić się w Illidanii, przez co będziemy posługiwać się nagami Blood Elf, w ogóle już tak zmieniają swoje jednostki, itp., itd., etc. Ale widzimy tutaj, że w czym to jest? Mardenholm Keep. Jednostki Trala, który nie jest Arthasem, zaczynają wchodzić mu do bazy, zaczynają powoli niszczyć budynki. Tutaj widzimy napór jednostek właśnie Silverhandu, zmierzający po to, żeby wejść na plecy naszego przeciwnika Trala. Trala Scourge'a. Kurde, jak to śmiesznie brzmi. Żeby odbić swoją bazę, nie pozwolić tutaj Arthasowi Menethilowi na przejęcie tych punktów. Będą go gonić, będą go ścigać, raczej będą chcieli go pokonać w jakiś sposób. No niestety, skupianie się na tej jednostce w tym momencie jest trochę zgubne w skutkach. Natomiast jeżeli chodzi o Cult of the Damned, oni już powoli zbierają swoje jednostki, żeby pójść do Tirshend. Tirshend bardzo mocno będzie oblegany. Jeżeli chodzi o nasze małe krasnoludy, to tutaj one sobie expią, zbierają sobie punkty kontrolne, zbierają sobie expa, żeby móc później napierdalać jak srogi dzik. No a tutaj w Tirith Fallglade jednostki Scourge zaczynają, Scourge, Forsaken zaczynają niszczyć i przejmować kolejno budynki i punkty kontrolne Gilneas. Zobaczymy, czy. O! Czyżby tak, oczywiście. To, co się można było spodziewać, jednostki Gilneas poszły do. Gilneas, przepraszam. Chciałem powiedzieć, że Dalaran przeszły do Gilneas, przez co teraz są werewolfami. A co to daje? Wtedy, jak oni przechodzą do Gilneas, mają swojego bohatera. Arugala, Shadowfanga, który jest naprawdę potężnym magiem. Kurde, teraz oni coś mówią, a ja nic nie słyszę. I to jest to, co mówiłem. Oj, halo. Greyman. Właśnie mamy tutaj do czynienia z walką. Oj, co ja zrobiłem? Halo, gdzieś tutaj był przycisk. Okej, widzimy, że jednostki, mimo wszystko, Starfanga są bardzo, bardzo mocno tyrane przez jednostki właśnie Forsaken, które należą do Shatiego bodajże. Nie, Shatiego to jest ten, do Rafuna. Ale co jest? Udaje im się odbić to wszystko. Jednak dzięki ciągłemu wsparciu i też dużej ilości magii Arugala Shadowfanga udało się przełamać ten napór ze strony Forsaken, ze strony Rafuna. Natomiast jeżeli chodzi o krasnoludy są powoli pozbawiane swoich przyczółków, swoich punktów kontrolnych przez jednostki Spincha, który należy do Dragon Maw klanu. Natomiast co się dzieje na dole? Na dole widzimy pierwszy atak ze strony hordy prowadzonej przez Arthasa w kierunku Czarnej Hordy. O, Illidan i całej Illidarii właśnie się tutaj trzymają. Jest fajnie. Ale co tutaj się dzieje? Co się dzieje, że tutaj się nic nie dzieje? Halo? Halo, jednostki? Tutaj jest jakaś walka? O! Tutaj zaraz będzie Illidan miał walki! O kurczę, co tu się dzieje? Przecież Exeg właśnie zajął te miejsca i tutaj mamy do czynienia już na trzy linie oporu. Pierwsza to jest właśnie Darkhold, druga to jest Burning Legion i teraz jeszcze Illidan wchodzą w skład tego rozpizdzienia całego tego. To nie jest Northrend, to jest. Kurwa, mać, człowiek zapomniał.
Kurde, zapomniałem. O! Widzimy, że właśnie jednostki Daru zaczynają zabijać Maru, żeby przejąć cały ten teren, żeby być coś trochę bardziej. Mieć więcej punktów kontrolnych, móc się bardziej rozwijać. No, całkiem dobre posunięcie z ich strony, tym bardziej, że chwilowo nie są tutaj przez nikogo oblegani, mają szansę trochę wybić się tutaj na polu, z pola walki. Zostawić trochę siepaniny McCoyowi i Van Helowi. Bo mamy tutaj cały czas nadsył jednostek ze strony właśnie Van Hela i no, jednostki McCoya, który wraz z McTeridonem stojącym z tyłu mógłby podejść trochę bliżej, żeby więcej eksp odbierać. No, widzimy, że cały czas jest tutaj napór jednej bądź drugiej strony. Właśnie u Arogana Shadowfanga doszła kolejna jednostka w postaci Maya, która jest teraz łowczynią Illidana. Illidan będzie musiał się bardzo mocno chować przed Majem, o ile w ogóle Bilnaz będzie starał się do niego dotrzeć. Z racji tego, że mają cały czas problem z naporami ze strony Rafuna, który jest ze swoim Forsaken. Ale wbrew pozorom, wbrew temu, co się tutaj widzi, jeżeli Rafun nie dostanie teraz jakiegoś wsparcia, tym bardziej, że on chowa swoje jednostki Vary Matrasa i Balnazara, czy ktoś jeszcze? Jo, jeszcze będzie Deterok. To ci Netrezimowie, no niewiele teraz się zdadzą, a Forsaken coraz więcej traci. Jeżeli zaraz Cult of the Dam bądź Scourge nie pomogą... przepraszam. Przecież Forsaken teraz jest niczym. Jeżeli, i to jest właśnie bardzo ważne... Mój Boże, co tu się dzieje? To jest co chwila jakaś walka. Dobra, no tutaj widzimy, że... Lordaeron Palace zostaje zniszczony, zostaje przejęty. Całość tych terenów należy teraz do Arugala, do Gilneas, którymi dowodzi Shatler. Jeżeli nic się nie zmieni, to zaraz Forsaken upadnie. A w tej chwili Forsaken nie ma żadnego sprzymierzeńca, bo na początku było sprzymierzeńcy z Burning Legion, ale jak wiadomo, zazwyczaj Forsaken łamie początkowy pakt i zaczyna walczyć na własną rękę. Dopiero jeżeli Scourge zabije... I gdzie tutaj mamy fioletowy? Halo, Forsaken! Co się stało? Czemu nie ma? Halo, Rafun! Rafun wyszedł. No nie pierdolcie, że Rafun wyszedł! Serio? Ale Lipton. Okej, Rafun wyszedł, mówi się trudno. Jeżeli chodzi o Tirschen, to jest właśnie jedna wielka oblegana. Kurde, to się zaczyna wpierdzieć. Totalna masakra. Jednostki Scourge atakują z jednej flanki, natomiast Cult of the Dam atakuje od frontu. Chce przejść przez bramę główną. Niestety, albo niestety, bo Tirschen bardzo mocno broni się w swojej bazie. Ma dużo jednostek oblężniczych, które atakują jednostki z tyłu, wyniszczając cały napór nekromantów, którzy cały czas spawnują tutaj jednostki, ale im bardziej działa na walce odległościowej, tym większe szanse ma, żeby się ich pozbyć. Nie? Jak widzimy, opór został zniszczony, ale jeżeli nie zwrócą uwagi na te jednostki tutaj Scourge'a, to mogą trochę potracić, a to będzie bardzo, bardzo, bardzo zgubne w skutkach, bo kolejny barak to jest mniej jednostek. Jak straci tutaj Otarz Królów, to już w ogóle będzie masakra. I z tego, co możemy zobaczyć, to będzie wtedy jechać tylko na jedne koszary, a wtedy walka może być znacznie, znacznie, znacznie utrudniona. Na szczęście mamy tutaj wskrzeszenie naszego głównego bohatera, którym jest... Garitos? Tak, chyba tak. Chyba Garitos ma te fajne umiejętności wskrzeszania swoich jednostek. No, mam nadzieję, że nie umrze, bo wtedy będzie dupa. Zobaczmy, co się dzieje na dole. Horda przejęła Blackrock Spire. Po drugiej stronie Blackrock Spire mamy Iron Dwarfsy. Jezus, jak mi się dzisiaj język plącze. Mamy Iron Dwarfsy, które bardzo, bardzo potrafią zmienić przebieg gry w późniejszej rozgrywce. Ale same... Dobra, wróćmy jednak tutaj, bo widzę, że tutaj bardzo dużo się zmienia. Cała linia oporu została zniszczona. Dzięki wsparciu ze strony Scourge. Teraz
Tencent po prostu czeka. Po prostu to już jest odwlekanie w czasie tego, że Tencent zostanie zniszczone. Jednostki tutaj mimo ciągłego wskrzeszania padają jak muchy, jest ich za dużo jest przeciwników, zbyt wiele stron oblega właśnie jednostki. To jest to, co mówiłem, gdyby tutaj była możliwość budowania kolejnych jednostek, żeby wykorzystać te koszary. Przecież te koszary nic nie produkują w tym momencie. To nie jest dobre. Mój Boże, co tu się stało, że nagle kurde wszystkie jednostki... Ja pierdolę, co tu za odwroty sytuacji! Co to się kurwa dzieje? Skarż, który tak ładnie napierał, niszczy wszystko dookoła, nagle kurwa został totalnie zdewastowany, zniszczony. A Keltozat nie żyje. Co to się odpierdala? Bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. Tutaj Faimato, bardzo dobrze sobie radzi. No, trzeba przyznać, że głównie on działa na zasadzie tych wskrzeszeń, tego ciągłego leczenia. Daje mu to naprawdę duże, spore możliwości. W tej chwili to jest jego jedyna forma ratunku. Ja się dziwię, że on nie kupuje żadnych dodatkowych jednostek. Przecież bardzo mu się teraz przydadzą. Tym bardziej, że Scourge wraz z Call of the Dam będą starali się dotrzeć do niego za wszelką cenę, żeby zdobyć to Tyrskę. Ale mimo wszystko, kurde, jakoś to tam się nie kwapią. No tutaj zbiera jakieś jednostki, tutaj coś leci. A co się dzieje tutaj? Tutaj! Netrezimowie zdobywają punkty! Ależ oni wkurzają! Mają tylko jeden punkt kontrolny, jak zresztą widzimy. A mimo to będą wkurzać, będą nudzić. No ale cóż, taka jest w sumie rola Burning Legionie. Oni mają przede wszystkim Netrezimów, którzy są jednostkami niewidzialnymi i oni są po to, żeby atakować z najmniej spodziewanego miejsca. Ale co to się dzieje? Przecież oni ich widzą. Netrezimowie dostają pierdol! Halo, halo, co wy? Kurde, nie wiedzieliście? Dobrze, co się dzieje na dole? Wow! Wow, Illidari, ile to tutaj ma jednostek? To jest dopiero masakra. Czy to są fioletowi? Nie, nie, to są jednostki Burning Legion dopiero. Myślałem, że to już Gilneas tutaj przeszło, to by było naprawdę bardzo, bardzo dziwne. Dobra, co się dzieje? Jednostki Illidari zaczęły się w punkcie, gdzie jest Naru, to jest Netherstorm. I będą raczej stąd prowadzić swoje ekspansje. Mają niestety już tylko 3 punkty kontrolne. Sunwell został mimo wszystko nadal pod kuratelą Cult of the Dam. Natomiast jeżeli chodzi o sam Silvermoon, Silvermoon jest pod kuratelą Scourge i raczej nie wygląda to tak, żeby miało się coś zmienić. Ja na miejscu właśnie plagi bym próbował dostać się do tych punktów, które są tutaj jeszcze pod panowaniem Illidari, żeby mieć te dodatkowe przechody, mieć te dodatkowe ilości złota, które do nas by przychodziły. Jeżeli chodzi o jednostki Forsaken, to tutaj już praktycznie nic nie ma. Tutaj praktycznie wszystko jest martwe. No i oczywiście gracz, którego już z nami nie ma. Jeżeli chodzi zaś o Gilneas, to chyba radzą sobie całkiem dobrze. Zobaczmy, co tam u naszych przyjaciół krasnoludów, bo dawno w sumie ich nie oglądałem. Od w sumie samego początku. Tutaj widzę, że jakaś jest walka, to jest u góry w Northrend. Jednostki, o matko, Mountain Kings. Mountain Kings to jest nowa jednostka? Czy po prostu nigdy ich nie używali? Pierwszy raz ich tu widzę. Tak czy siak, jednostki Exceliana. Powoli tutaj sobie zabawiają się z przeciwnikiem z Cult of the Dam, Northrend. Ale to jest tylko taka walka podjazdowa. Tutaj powkurzać, tu coś zniszczyć. No wiadomo. Natomiast Bran Bronzebeard, on powinien pójść właśnie tak, dokładnie tutaj. Pójść w podziemia, tam gdzie Anubarak spędza swoje dni, kiedy coś tam. Ważą Nerub. Co ja pierdolę. No ale Elder Nadok został wypuszczony. Teraz no. Drogie krasnoludy będą mieli trochę... Drogie krasnoludy będą miały trochę trudniej. Chyba, że... Bran Bronzebeard pójdzie do Bilgana. Wtedy tutaj będą mieli jakiś przyczółek. No ale nie mogą go za szybko tutaj odbić. Nie mogą go tutaj za szybko. Muszą patrzeć. Muszą przyglądać się całej tej sytuacji, żeby w odpowiednim momencie pójść do Ażol Nerub i zamknąć je. Wtedy to już może naprawdę mocno uprzykrzyć życie jednostkom Scourge.
co się tutaj dzieje. No tutaj miasto. Jak to się kurwa nazywa? Erypik. Erypik jest powoli niszczone przez jednostki troli. A właśnie, jeżeli chodzi o trolle, bo kurde, one jakoś tak cicho tutaj siedzą. Nic się nie dzieje. O, a na dole, co się dzieje na dole? Tutaj na dole właśnie krasnoludy przyszły. Krasnoludy przez... Jak wy kurwa się tu dostaliście, kurde, naokoło przeszli? Jo, przeszli naokoło, sru, weszli, wybili, poszli. No ale trzeba przyznać, że krasnoludy mają całkiem dużo tych punktów kontrolnych. Co jest tutaj? Co się tutaj dzieje? Dlaczego Dragon Ball Clan nic nie robi? Przecież tutaj powinna być cały czas jakaś ofensywa, cały czas jakaś walka, tutaj jednostki sobie po prostu stoją, czekają. Jeżeli tak długo będą czekać i zwlekać, no to ilością punktów kontrolnych oni przegrają. Jeżeli chodzi o Tyrskan, to tutaj jest naprawdę sroga walka. Na dwa fronty już jadą. Z jednej strony, no mi się wydaje, że mimo wszystko mają szansę to przetrwać. Jeżeli w miarę szybko rozprawią się z tą częścią, mamy tutaj pełno jednostek leczących. Jeżeli tutaj dadzą sobie radę szybko wybić jednostki trolla szamana, który jest plagą Arthasa Menethila, to mają szansę jeszcze to jakoś ugrać. Ale tutaj już widzimy, że jednostki wchodzą na tyły machin oblężniczych, przez to one dostają srogo w pierdziel. A tak nie może być. Tutaj trzeba na czym się bardziej postarać. Tutaj musicie troszkę jednostek przerzucić na pole walki. Dobrze, że jest to wskrzeszenie i oni mogą coś robić. Dobra. Tutaj widzimy, że... O! Tutaj Arthas jest... którego nie zauważyłem. No. On tutaj jednak trochę zmienia postać rzeczy. Kurczę, ale te jednostki są mocne. On co chwila ich wpierdala. Tutaj co chwila coś się dzieje. Tutaj walka cały czas trwa i nie wygląda, jakby miała się skończyć. O, jest jedna. Kolejny pucz padł. Wszyscy powoli pucze padają i kurczę, te dwie strony zaczynają przegrywać. Tutaj jest za mało jednostek, żeby one miały zrobić cokolwiek więcej, zwłaszcza, że ten rycerz jest cały czas leczony, to jest kurwa chore! Tutaj musi być naprawdę jedna sroga wbita, żeby tutaj cokolwiek większego zrobić. Dobra, a co się dzieje tutaj? Wow! Halo! Rozpierdol się dzieje! Tutaj jednostki Illidarii walczą z Infernalami, walczą z Pinche! O kurwa! Makuj też! Co to się dzieje? Magteridon nie żyje! O ja pierdolę! Czy on stracił Magteridona? Halo? No ja, Magteridon nie żyje. Teraz w... O! Czy to jest garaż? Nie, to jest Black. Sorry, przepraszam. Na miejsce Magteridona weszedł Teron Gorfind. Co to jest za jednostka? Ale są dwie jednostki. Nie. Death Knight. What the fuck? Co się kurwa dzieje? Czy przypadkiem nie było coś takiego właśnie, że Dark Horde stworzyła pierwszych Death Knightów? Czy on przyjął jednostki? Ale jak mu przyjąć jednostki z Gerch, skoro... Chyba nie wiem. Wydaje mi się, że dobrze myślałem, dobrze rozmieniałem. No ale Illidarii dostaje teraz srogi wpierdol. I mi się wydaje, że ta rozgrywka będzie bardzo, bardzo krótka. Jesteśmy już w połowie, to tylko 40 minut. Co tu się dzieje? Krasnoludy dostają wpierdol. Halo, krasnoludy. No, to tak jak już mówiłem wcześniej, teraz jest szansa, żeby jednostki krasnoludzkie przeszły do Ażonerów, ale to chyba się nie uda. Co tutaj mamy? Dlaczego w ogóle krasnoludzi tracą przyczółki? Pewnie dlatego, że tutaj znowu coś... Fu, nie tu, tylko tu. A nie, tutaj tego mają. What the fuck? Halo, krasnoludy, halo, horda, halo, co tu się kurwa dzieje? Ja to, kurwa nic nie rozumiem. A żołnierz rób. Co się dzieje? A żołnierz... O, no dobra, a wasz żołnierz rób dostaje w pierdol. I choćby chcieli, nic nie zrobią. Dobra, tutaj mamy bardzo duże zgromadzenie. Mamy tutaj Radę Zgromadzenia Świata Warhammera. Ale co tutaj się dzieje? Halo. Rozbójnik. Co to jest za... Aha. Paimato. Czemu tutaj mam wojska? Co to się kurwa... Co to jest?
Baraat. No tutaj coś... Nie wiem. Tak czy siak, Tyrskend nadal się trzyma, ale... Gdzie są wojska? Gdzie są jednostki? Halo, Tyrskend! Dobrze, tutaj. Dobrze, że są wojska, tutaj się mogą bronić. Jest okej. Mój Boże, ja wam powiem, że to jest jedna wielka masakra. Natomiast czego nie widzę? Ja nie widzę tutaj żadnej ingerencji ze strony troli. Halo, trolle. Halo, trolls. Midas. Halo. Hello. Widzę, że straciłeś tego. Jednego ze swoich bohaterów. Tego kurwa nie pamiętam. Bardzo dobrze. O. Boldzina? Nie. Nie wiem, nieważne. Widzimy, że trolle idą zdobyć Silvermoon. No tutaj nie będzie zbyt dużego na tego, zbyt dużej obrony ze strony Scourge, bo tutaj nie widzę, żeby mieli jakieś duże zapędy, żeby bronić, to tym bardziej, że oni są skupieni przede wszystkim tutaj zbierać jednostki i ruszyć na Tyrskend. Co? What? Co to był za dźwięk? Chociaż nie, oni mogliby sobie pójść spokojnie. Nie, tutaj nie mogą. Nie mogą! A to kurwa, kumcwaty. Może jedynie na Tyrskend. Tyrskend tutaj ma już dobrą linię obrony, są przygotowani. Brown, you don't know your next, right? A? O, to jest to. Tutaj jednostki krasnoludów będą się wybierać. O, idzie na Dragon Ball Plan. Oni tu już czekają. Ach, zobaczymy, jak to będzie. Ja bym tutaj sobie poświęcił tą drobinę. Kurwa, ja albo zrobię całość naraz, bo to już mamy ponad połowę, to się chyba skończy w 40 minucie. Czy to podzielę na dwa? Jak byście chcieli? Pewnie byście chcieli całe do końca, co? Zobaczymy. Tym bardziej, że widzimy tutaj napór ze strony krasnoludów, więc może być bardzo ciekawie. I byłoby niezmiernie głupio, gdybym nagle to przerwał. Tutaj były pierwsze podjazdy ze strony Cult of the Dead, ale no zostały złamane już na samym starcie, żeby tutaj nic się nie działo specjalnego. A jak trolle? Czy trolle wlazły do środka? Tak, trolle sobie weszły, przejęły, zabiły co trzeba. Dlatego mogliby pójść tutaj, zabrać ten przyczółek, po co im, później pójść do studni słońca. No i takie tam bajeczki. No tutaj chyba są jakieś walki, co? Tutaj tak widziałem? Nie widziałem. No tak po prostu jednostki się poruszają. Kurwa, ile tu latających sukiesynów jest. Hellfire Peninsula. A ja nadal nie mogę sobie przypomnieć, jak to miejsce się nazywało. Chyba jakoś na O. Kurwa, tyle mi myśli przychodzi. Łooo! Co się dzieje? Halo? 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 Halo, to... A nie, to pomyśleć, że rodzina jest. Natomiast tutaj już jest walka. Czemu mnie tutaj nie było wcześniej? No tutaj jednostki krasnoludzkie walczą. O, widzimy już, są nastakowane, nabufowane jednostki krasnoludzkie. Mają zwiększony armor, mają zwiększony pancerz, mają zwiększoną penetrację dupy, kurde. To jest jedna wielka rzeź. Jednostki Dragon Ball Clanu padają jak muchy. Tutaj ty nie masz szans pokonać tej siły, którą przedstawiają tutaj krasnoludy. Tym bardziej, że to oni nawet się nie zmęczyli, oni praktycznie nic nie stracili. Większość jednostek padła ze strony Dragon Ball Clanu. Gdyby teraz o tym wiedział Tran, znaczy Arthas, który gra Hordę, to jest w ogóle przejebane. Mogliby zacząć zdobywać te przyczółki, zacząć zdobywać punkty kontrolne, przejmować je chamsko. Niestety McCoy wraca po swoje rzeczy. Nefarian! What the fuck?! A tego nie wiedziałem. Nefarian do kogo należy? McCoy? Chyba on został po prostu przyzwany. I w momencie, kiedy on zostanie zabity, będzie przyjęty. Tak? Halo? Nie. Jest martwy, po prostu. A tutaj ktoś przejął chyba jego moc. Nie rozumiem. Tak czy siak. Krasnoludy idą jak po swoje. Tutaj nie ma już patrzenia na to, że o, trzeba być ostrożnym, bo to przeciwnik, bo to wiadomo. Nie! Krasnoludy pewne, żądne zdobywania, przechodzą, wchodzą jak kutas w ciasto. Nie ma bata, żeby tutaj cokolwiek innego miało szansę przeżyć. Jedyna
możliwość teraz, to jest to, co właśnie zrobili, przeteleportowanie się gdzieś indziej. Pytanie tylko, gdzie? Gdzie oni się przeteleportowali? Serio? To jest Dragon Ball Clan? No co ty kurde. Oni się teleportowali jeszcze tutaj. No dobra. Mają tutaj jeszcze jakieś jednostki, mają tutaj właśnie wielki hol czy cokolwiek. Właśnie w... No, ne. O matko, to nie jest... Outland! Jest! W końcu dowiedziałem się, przypomniałem sobie. No, to jest Outland. A krasnoludy mimo wszystko tracą punkty kontrolne. Czemu? Co się dzieje? Halo, krasnolę. Halo, przyjaciel. Czemu tracicie punkty? No ja, bo tracicie to. Tutaj już zostało zdobyte. Skorż przyszedł, wziął i poszedł. No, Bielgan już nie wróci. Przykro mi. Jest mi bardzo smutny z tego powodu. Bielgan, bardzo wielka postać, bardzo wybitna, kurwa. Bogata wszechczasów. Tutaj ostatnie budynki krasnoludów zostają zniszczone. Kurczę. Co tutaj było? Nie wiem. O! No tutaj już sobie trochę się ulepszają krasnoludki. Moje drogie pysie. O! Natomiast mamy wejście na Stratholm! Gilneas wraz z Silverhand wyruszyli w kierunku Cult of the Dam połączonej sile ze Scourge i nie ma szans. Nie widzę tego, żeby Scourge czy Cult of the Dam jakkolwiek to byli w stanie przeżyć. Tych jednostek jest tu zdecydowanie za dużo. One są zdecydowanie za silne. Za dużo upgrade'ów. Za dużo mocy. We have too much power here. They are too strong. 2-3 upgrade'y. Miśki, 2-3 upgrade'y. Kurde, to jest po prostu siła, której już teraz nie da się zatrzymać. Przymierze. Silverhand. Krasnoludy oraz Gilneas są w tym momencie nie do powstrzymania. Teraz to musiałby się naprawdę zdać coś niebywałego, żeby tutaj cokolwiek zmienić. Tutaj po prostu Dark Horde powinna sprzymierzyć się z Hordą, powinna sprzymierzyć się z Dragon Maw Clanem. No, oni są już sprzymierzeni. I ruszyć w czyimś kierunku. Sprzymierzone siły trzech nacji są w stanie dużo zmienić. Well, at least no crown for you. What? Screw the crown. I will win this game. No ja, przecież po zajęciu Stratholm jest chyba tą koronę. Never mind. A co tutaj się dzieje? No, Horda się nie sprzymierzy. Horda zaczyna umierać, bo mroczna Horda zaczyna przejmować wszystko. I jeżeli krasnoludy... Halo. Jeżeli krasnoludy nie zareagują odpowiednio szybko, a widzę, że reagują, może się to bardzo źle skończyć. Jestem ciekaw, co tu się stanie. Tutaj mamy browar. Nie ma, to ja się napić. Którym leczą swoje jednostki. Ja pamiętam moją jedną z pierwszych rozgrywek właśnie w Azeroth Warsy, która swoją drogą została pokazana z tym na kanale Ignacego. Kurde, jakżem się zabunkrował. Ile tutaj było piwiarni, ile tutaj było wieżyczek, tylko po to, żeby nie dać przeciwnikowi do siebie dojść, bo w pewnym momencie zacząłem fajnie napierać, fajnie atakować, ale nie, bo tu już było ich za dużo, tu już było zdecydowanie zbyt duża przewaga ze strony przeciwnika, że trzeba było się bronić. W momencie, kiedy się obroniłem, zacząłem wzmacniać fortyfikację, żeby po prostu nie przeszedł dalej. Liczyłem na to, że mój sojusznik nie pomoże mnie, pomógł mi skurwiel. A co się dzieje tutaj? Tutaj nadal nudzą. Trole już zaczynają tutaj folgować, zaczynają wchodzić na jednostki właśnie Silverhand. Tutaj przejmują punkty kontrolne starych krasnoludów. Co się dzieje w Gilneas? Gilneas ma tutaj... Tutaj nic się nie dzieje. Tutaj już kurde wszystko zostało zjedzone. Forsaken nie istnieje. Cały ten teren jest pod kuratelą, pod rządzą Gilneas, którymi dowodzi Shatler. No widzimy, że przeciwników już jest o wiele mniej. Nie ma hordy. Horda sobie poszła w pizdu. Dragon Maw Clan jeszcze się trzyma, ale to już nie jest to. Nie ma Forsaken. Kogo jeszcze nie ma? Nie ma Cult of the Dam. Cult of the Dam też już padło.
Masakra, jak to ludzie szybko wychodzą. Halo, ludzie, walczyli do końca, nie. Teraz tutaj jest oczekiwanie. Tutaj, dobra, pociągniemy to do końca, bo to nie ma sensu tego teraz przerywać. Tym bardziej, że zostało może, nie wiem, jakieś 10 minut. O, i ruszyli! Ruszył Khargan Blatfield ze swoimi Fellhandami. A zaraz za nim Death Knights, dowodzone przez Terona Gorfinda. Natomiast jednostki, które były z tyłu, powoli dochodzą. I przyszedł Proto Drake. Proto smoki, które sieją zamęt i zniszczenie w powietrzu. Kurwa, trzeba przyznać, że to jest bardzo mocna jednostka, 3000 życia. O matko, jeszcze Nether Drake'i. Tutaj mamy te małe, tutaj latające koty. One mają tylko 700 życia, ale no, nie można ich lekceważyć. Mamy tutaj bardzo dużo jednostek oblężniczych. One powinny atakować jednostki z tyłu. One powinny atakować tych, nie pierwszą linię. Pierwsza linia powinna się tutaj mocno trzymać. Dobra, weszły buffy. Ale tutaj już zostali oflankowani przez Pinchel! Kurczę, Dragon Maw Clan się mści wraz z McCoyem. Przyszli do krasnoludów. To jest jedna wielka rzecz. Oni nie mają teraz szans. Zostali zaflankowani. Oni zostali otoczeni. Niedługo zostanie ich droga zamknięta. Muszą zacząć się szybko wycofywać, inaczej kurwa zginą. Ja pierdolę, co tu się dzieje. Nawet giganty, które tutaj mają, nie są w stanie tego jakoś bardzo zmienić. Mój Boże. Boziu, co to się dzieje tutaj? Synek, przynieś mi kroplę na serce. Mój, ten, kurde, nie wiem, żołądkowe mogą być. To jest po prostu totalna masakra. Tutaj jest jedno wielkie przesiew, zniszczenie, rozpierdol. Kolejne protodrejki. Ile one mają buchu? To jednostki krasnoludzkie zostały tutaj zjedzone. No to jest właśnie to, co mówiłem. Gdyby połączyć jeszcze samochody, ale no fakt, nie ma już gracza, więc nie ma czego włączyć. No teraz Dragon Maw Clan z Dark Horde mają bardzo, ale to bardzo duże szanse zabłysnąć w całej rozgrywce. Chyba, że Imperium Trolli, które się tutaj jakoś mocno zaczęło rozwijać, cokolwiek zmieni. Niestety, trudno mi to jest powiedzieć, tym bardziej, że Fallen Rubians. Ja pierdolę! Stało. Co to jest, Fallen Rubians? Jak? Halo? Halo, przyjaciel. Czemu Fallen Rubians? Znaczy, że co? Ktoś konkretny zabił Arthasa? No Forsaken już nie ma. Więc nie wiem, nie rozumiem, co się stało. Van Hell has left the game. Aj mat, ludzie już opuszczają grę. Co się dzieje? What the fuck? Halo? Czemu to jest Fallen Rubians? Czemu one na... Halo? Co to się dzieje? Nie atak... Co? Nie. Ale tutaj... Krasnoludy zbierają się. Tutaj Magni Bronzebeard będzie starał się... Wow, ma 11 level, to całkiem spoko. Bardzo mocno. Ale to już... Nie ma szans tego przetrzymać. Dunmorok będzie musiał upaść. Chyba, że Gilneas mu pomoże, ale chyba też go kurwa już nie ma. Nie, jest! Siatler! Halo, Siatler! Halo! Przyjaciel, pomóż kurwa swoim towarzyszom krasnoludom! Zamknijcie wrota! Dobrze! Wrota zamknięte! Ale jest... Przeciwniku jest stanowczo za dużo. To... Tutaj nie ma już opcji, żeby to wygrać. Krasnoludy teraz muszą poddać się naporowi ze strony Dragon Maw Clan oraz Dark Horde. Ja pierdzielę. Masakra, co to się... Jakie tu są zwroty sytuacji? Co się dzieje na północy?
Midas, kurde. Trolle tutaj teraz wszystko przyjmują. Co tu się dzieje? What the fuck? Nie wiem. Nie wiem, kurde, o co teraz chodzi. No tutaj jest jakiś domek hordy. Jeden przyczółek, ale po co? Przecież hordy już nie ma. Tutaj też. No dobra, tutaj spincze, spinel, kurwa, pincze. Nie wiem, czemu mówiłem pincze. Spinel tutaj atakuje. I Lidari też mają jeden punkt kontrolny. To nie wiem, co tu się dzieje. Lidari też już nie ma. Nie ma Illidana, nie ma to... Ludzie! Halo! Co tu się dzieje? Skąd ci, kurwa, ale narabiając? Co tu mnie ominęło? Powierzę! Co jest? Co się stało? Czy... O! O, pizdzie! O kurczę! Co to się stało? No w końcu! W końcu Gilneas przyszło z pomocą! Jest szansa, żeby to odbić! Jest! Tak! Bardzo ładnie! Brawo Gilneas! Przyszli z pomocą! Jakie tutaj są zwroty akcji? Ja już myślałem, że tutaj się nic nie wydarzy, że już krasnoludy upadną, umrą i nie będzie szansy, żeby to zwrócić. Na szczęście są jednostki Gilneas, które przyszły z pomocą. Jest Darius Crowley, który dzielnie walczy tutaj. Tutaj macha swoim mieczem. Tu myk, myk, rozpłata każdego przeciwnika. Arufang, Shadowfang. Arugan, Arufang. Shadowfang. Shadowfang. Kurde. Pięknie, bardzo dobrze. Bardzo dobra, dobre zagranie ze strony Gilneas, że przyszło pomóc krasnoludom. Bo oni już praktycznie nie mieli czego zrobić. Chyba, że już wyszli. Nie? Czemu horda wyszła? Czemu to wszystko? Co? Co się stało? Czemu horda wyszła? Czemu... Nie. O, to... Co to była za gra? Ja nie wiem, co tu się stało. Także bardzo dziękuję za oglądanie. Widzicie, co tu się stało. Tutaj po prostu było jedno totalne rozpizdzienie. Tutaj ludzie wchodzili, wychodzili, walczyli, nie walczyli. Nie wiem, co tu się działo. Ale mam nadzieję, że podobał wam się odcinek i zapraszam do kolejnych castów, które mam nadzieję będą nie takie w przyszłości. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, cokolwiek. Cześć. Cześć! No mówię cześć!